Sponsorem programu jest PKN Orlen. Sponsorem programu jest Budmat. Dawid, Gradoś ma dzisiaj łatwiej, bo nie musi twoich strzałów bronić, prawda? Jak zawsze, już na treningu przychodzi taki zdenerwowany, jak mu strzelam, że... Grałeś kiedyś na większym obiekcie? Nie zdarzyło mi się jeszcze. Ale Radocha jest, co? Oczywiście. W Gdańsku już grałem, ale niestety nie na głównym stadionie, tylko na sparingu, na bocznym. A to jak dzisiaj będzie? Myślę, że będzie bardzo dobrze. Czuję się dobrze, więc tylko to przełożyć na mecz i oby troszkę szczęścia było, jak zawsze, i będzie dobrze. To tego ci życzę. Powodzenia. Dziękuję bardzo. Marcel, jak debiutować, to chyba tylko na takich stadionach, co? Oczywiście, stadion piękny. Kolega Radek coś wie na ten temat. Coś wie. Cieszę o to. Bo tu właśnie, nie wiem czy wiesz, ale Radek tutaj właśnie debiutował w Ekstraklasie. Oglądałem. Ale było też koncerka. 25% kibiców, bo czułeś się jakby... Taki debiucik wymarzony. Ten stadion mi się najbardziej podobał, bo nie ze wszystkich stadionów Ekstraklasy. Wymarzony debiut. A powiedzcie jeszcze, bo tutaj jest taka specyficzna murawa, ponieważ ona jest hybrydowa. To się troszeczkę inaczej na niej piłka zachowuje niż na naturalnej? Zależy. Jak będzie dobrze, moim podlana, zdaniem, będzie normalnie. Moim zdaniem nie. Jak podlejesz każdą murawę, to wszędzie się tak samo piłka zachowuje. No ale przeskok między sztuczną a naturalną jest duży, tak? To wiadomo, nie ma żadnego porównania. A tutaj mimo wszystko jakiś tam procent jest tej sztucznej, ale to mówisz, że bez różnicy. Na sztucznej, takiej prawdziwej, to dla twoich kolan jest najgorzej, a tutaj... Okej, to co, Marcelowi życzymy debiutu w Ekstraklasie? Oczywiście, że to w takich warunkach tylko debiutować. Przygotowujemy się jeden za drugiego, pomagamy sobie podpowiedź, to zawsze asekuracja, odbieramy piłkę i odjazd. Mamy piłkę, szanujemy to. Nie bójmy się dać piłkę. Dobre boisko, dobra pogoda, od razu pierwsze minuty, chodzimy mocno. Każdy pojedynek. Jeden na jeden, w ofensywie bierzemy strzel i jedziemy. Środkowi obrońcy, mocne przesunięcie, jak wahadło pójdzie, mocno idziemy w poziomie. Nie boimy się, idziemy z tymi skrzydłowymi jeden na jeden, zawsze masz asekurację. Mamy swój cel do zrealizowania i go realizujemy. Od początku do końca gramy o zwycięstwo. Tu wygramy! Kibice! Z jajem, nie? Dawaj, kurwa, dawaj.
Ja byłem, czy Michał? Nie. A, przynajmniej nie wiem. Myślę, że ja nie byłem. Ty myślisz, że nie byłeś? Ja nie, Michał był. Michał, ty byłeś na spalonym, czy Marko był na spalonym? Nie. Ty byłeś? Ja z klonu właśnie, że to...